tutaj kiedyś płynęła Wisła, to jest stary brzeg Wisły. Tych śmieci, które tutaj leżą, które są rozprzestrzenione na odcinku około 2 km, to jest beton, gruz, śmiecie typu organicznego już się dawno rozłożyły. One leżą tutaj już od połowy lat 90. Dlaczego? W połowie lat 90. zorganizowano tutaj zwałkę. Czyli wszystko, co generalnie z metra, z budowy metra, z budów warszawskich i nie tylko warszawskich, na taką zwałkę było transportowane. Takich zwałek w Polsce, to w ogóle nie da się policzyć, w województwie mazowieckim było kilkadziesiąt, natomiast w Warszawie było kilkanaście. Ponieważ teren od kanału Żerańskiego, jesteśmy na tej mniej więcej wysokości 520 km, to ja błąd znam jak własną kieszeń, no to postanowiłem opowiedzieć dokładnie o tym odcinku, który dobrze znam. Firma ODGW, która jest pod jurysdykcją Ministerstwa Ochrony Środowiska, jeszcze wtedy nazywanej Ochroną Środowiska, chociaż jest tak samo niszczyła środowisko, tak jak teraz niszczy to ministerstwo. Firma postanowiła chronić nas przed żywiołem, przed wodą. Odcinek od wału do Wisły to był odcinek suchy, mniej więcej od stu kilkudziesięciu do kilkudziesięciu metrów. Ale firma wymyśliła sobie, że podmywa wał i będziemy robić, umacniać brzeg. Nie formą taką, jak się kiedyś zawsze umacniało, czyli naturalnymi główkami, które zbudowane są z kamienia łupanego na podkładzie faszynowym, ale zwykłą zwałką. Zwykłą zwałką. Czyli zasypywaniem koryta Wisły. Jest to coś w odwrotności do regulacji, do zachowania jakiejś współżycia z przyrodą. Jest w połowie lat 90. przyjeżdżało tutaj na ten odcinek, to jest odcinek około 2-kilometrowy, 500 ciężarówek dziennie przez 5 lat. Każda ciężarówka miała od kilku do kilkunastu ton i wszystko zwalali w nurt Wisły. Po czym buldożery tutaj równały, przychodziła woda, część zawierała i znowu i tak przez 5 lat. Różne rzeczy, bo nawet ja widziałem, jak tutaj specyfiki z apteki, wielkie dwa Knipry przyjechały i prawdopodobnie przeterminowane lekarstwa były wyrzucane. Śmiecie najróżniejsze, a to co człowiek nie widział, no to nie widział, ale myślę, że było tutaj dużo, wiele ciekawostek. Zwróciłem się do ministra niszczenia środowiska o to, żeby skontrolował to miejsce. Oczywiście ten podsekretarz stanu napisał, że wszystko jest ok. No proszę, jak jest wszystko ok. Przejdziemy za 2 km, pokażę, jak jest wszystko ok. Proszę, kolejne miejsca. Jest taka ustawa, że jak przyjdzie wędkarz nad wodę i nie uprzątnie, nie pamiętam dokładnie, chyba w promieniu 10 metrów śmieci, to dostaje mandat. Dostaje mandat. Ja nie wiem do ilu, ale średnio te mandaty to jest, oscylują w granicach 200 zł. Dlaczego dotyczy to tylko ludzi, a nie firm i urzędników? A w folderach reklamujących dzielnicę, zieloną dzielnicę Białołęka, jest napisane, jakże tu jest pięknie, jakże tu jest kolorowo, jakże tu jest cudownie. Ach i ech, i w ogóle wszyscy dbają. I na tle jakich pięknych zdjęć, zielonych, trawka równo przystrzyżona, ptaszki, zwierzątka, uśmiechnięte dzieci. Nie, prawda jest inna. Prawda jest taka, jaką widzimy. A po drugiej stronie ścieżki jest taka sama zwałka. Czy zwałka? My jesteśmy w ogóle na zwałce, ale taki sam brud zostawiony. Potem przejdę na drugą stronę, to pokażę. Jakie są następne? Pan w tamtych czasach, w 95-97 roku, był przewodniczącym Rady Dzielnicy. To za pana kadencji to się działo. Nic pan o tym nie wie? No to już pan wie. Panie burmistrzu, prosimy o uporządkowanie tego terenu. Tylko porządkowanie terenu nie może polegać na wykarczowaniu drzew i płoszeniu zwierząt. Proszę
zobligować firmę, która zniszczyła nasze białołęckie środowisko, do naprawy szkód. Tak można iść kilometrami z tym gruzem. Oczywiście ta zwałka ma wysokości około, ja nie pamiętam, ale hałda była około 4-5 metrów. No to taki gruz jest mniej więcej na głębokości do 5 metrów wrzucony. Znaczy powiedzmy, no. Zwałka nie dość, że nie ochroniła, bo nie miała co chronić nas przed powodzią, to jeszcze spowodowało to, że w 90 chyba, nie pamiętam czy 7, nie chcę skłamać, czy 8, chyba 8, przy tej wysokiej wodzie, prawie 7-metrowej, o ile pamiętam, chyba 6,80, coś takiego, mało nie zalało, ale o tym się nie mówi, ale to o tym powiem w odpowiednim momencie. Nie, no muszę tam wejść, no muszę pokazać, zrobiliśmy kolejne ze 150-200 metrów. Proszę, jak ładnie róża przykrywa. No jak w Powstaniu Warszawskim. Ja się wysypię. No i kogo mam oskarżyć, jak się przewrócę i złamię sobie nogę na przykład? No kogo? Oj, batalia 10-letnia! Nikt nie winien. Nikt. Któż to byłby winien? Pan Piotr. Po co chodzi? Po co chodzi po lasach łęgowo-wiklinowych, ostatnich na kuli ziemskiej? Czy to są lasy łęgowo-wiklinowe? Betonowo-urzędnicze, moim zdaniem. Betonowo-urzędnicze. PKP. Skrót. Pięknie, kurwa, pięknie. Miałem taki pomysł, żeby filmować, jak tutaj podjeżdżamy ciężarówką, to że to jest straszna robota. Wziąć paręnaście ton takiego głazów i przed otworzeniem urzędu, no na przykład dzielnicy Białołęka albo Ministerstwa Niszczenia Środowiska, wysypać im to po prostu przed wejściem. Urzędnicy by się schodzili do pracy, ale policja szybko by była. I Straż Miejska, 50 radiowozów by się zaraz zjechało. Kajdanki! Telewizja zaraz by była. A tutaj nie ma nikogo. I nie będzie. Że ktoś zaśmiecił, uniemożliwił pracę urzędnikom. Nie pracę, tylko formę czegoś takiego, co tu widzimy. Niszczenia naszego środowiska, naszej wspólnej, kurde, się wysypał, własności. Jak tak można? Czyż jest to bandytyzm? Czy zwykła niekompetencja, jak to nazywają urzędole? To jest bandytyzm ekologiczny. Działalność urzędnicza to jest moim zdaniem w Polsce, a już nie mówiąc polityczna, to jest własna działalność gospodarcza. Oni nie są po to, żeby nam pomagać, tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Kosztem niszczenia środowiska. Ale przecież właściciel firmy, który to zrzucał, powie, to nie ja, to ktoś musiał przywieźć to po skończeniu. Po skończeniu? Nie po skończeniu. Tu nie ma dojazdu samochodem. Tu nie ma dojazdu samochodem. Teraz, obecnie. No i ciągnie się to, ciągnie, aż do wyspy. No wyspę oczywiście zniszczono, zasypano wszystko. Działo się to przez 5 lat i to w ogóle nawet w okresach, kiedy był okres lęgowy. Ptaki, które żyły w burtach, były zasypywane żywcem, te pisklaki, które nie zdążyły, to też żaby, gady i płazy. O, to co teraz zbliżyłem, to jest Rafa Bielańska. Słaby obraz mam. To jest Rafa Rozległa, Rafa Bielańska. Kiedyś ta woda inaczej płynęła.
dlatego że tutaj nie było zwałki i do brzegu mieliśmy stąd, nie wiem, 150, może nawet więcej metrów, czyli koryto było szersze. No i jak szedł śryz, znaczy jak kra szła, to normalnie tędy przechodziło, ale teraz został tylko takie wąskie gardziołko między, może uda mi się zbliżyć, tam taki kormoran świeci, o, między tym kormoranikiem, który sobie suszy skrzydełka, a tą następną główką, gdzie siedzi sobie człowiek. Człowiek? Człowiek. I tylko takie wąskie gardło. I kra... Inaczej. Jeśli tworzy się tak niski stan wody, jak w tym momencie, to kra potrafi między, powiedzmy, tym kormoranikiem, a tym człowiekiem zablokować częściowo przepływ wody. Bo jeśli byłaby w 1998 roku, no tego już tak nie nagłaśniali, ale był straszny, strasznie duży problem. Bardzo się woda podniosła nagle. Ale nie pamiętam, czy oni rozwalili wtedy tą krę i przeszło woda. Nie pamiętam, w dół. Woda płynie w bok i tak dalej, zawraca różnie. W zależności od układów hydrotechnicznych. I te główki odbijają wodę na tamten brzeg. Bardzo mocno. Nie widać tego kolektora bilańskiego. On jest pod mostem tym nowym, północnym. I od tego kolektora bileńskiego odbija się bardzo mocno woda i bije dużo mocniej w brzeg tarchomiński, który rzeczywiście jest mocno podmywany. No, jest to pretekst na kolejną zwałkę. Tysiące ton śmieci. Taki przypadek kiedyś widziałem. A, jak rzucimy papieroska, znaczy peta, nie papieroska, no to mandat. Ja nie wiem, ten mandat wynosi, bo nie zdarzyło mi się jeszcze. Nie palę. To inna kwestia jest. Ale powiedzmy, że komuś bym wyrzucił tego peta. Wyjął z ust i wyrzucił. To jest za to mandat, prawda? Ale za to nie ma mandatu. Ciekawe, ile bym dostał. Ile lat w zawieszeniu, czy nie w zawieszeniu dostałbym, jakbym wysypał taki gruz przed wejściem do urzędu, który niszczy środowisko. Który pozwala na niszczenie środowiska, czyli jest współwinny. Jest w związku, w porozumieniu. Policja podpłynęła do kolegi i on sobie stał na kolektorze bilańskim. To jest największy ściek w Europie, 600 tysięcy metrów sześciennych. Teraz mniej, bo tam północ trochę odebrała i mniej emituje. Ale wtedy on emitował 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę. To jest zaraz pod mostem północnym ten ściek, co tam takie białe ptaszki latają, nazwane przez niektórych rybitwami, a to są mewy. No zdarza się rybitwa, ale to 95% są mewy. I ten człowiek dostał, znaczy... został poddany kontroli policyjnej na łódce. To bo tam tysiące rzeczy trzeba mieć, to gaśnicę. No w ogóle nie chcę się wymieniać, to nie jest meritum tego filmu. No i sobie jadł jabłko i ogryzek wrzucił do wody. Na największym ścieku w Europie. I dostał za to mandat. A przecież roślinne, raz, że można nęcić roślinnymi. Na przykład amury. I lubią jabłka, agrest, śliwki, pomidory, gruszki. Można nęcić amur. Nie, dostał za to. Ale to już nawet nie chodzi o to, bo ja bym się tak... Nie przyjąłem tego mandatu oczywiście. Ale gdzie widziałem na tym kolektorze, jak w czerwcu, któregoś tam czerwca, któregoś tam roku, wypływało tysiące, dosłownie tysiące jabłek zepsutych, jakichś, znaczy nadgniłych, z jakiejś przetwórni. No, tu nie ma nikogo, prawda? Nie ma kto sprawdzić. A kawałek ogryzka wrzucił na największym ścieku w Europie. Czyli jakby ten ogryzek wrzucił do siebie w kiblu, i powiadomiłby policję, że wrzucił ogryzek do toalety i spuścił wodę, to też tą samą rurką by wypłynęła. Wypłynął ten ogryzek, dostałby mandat? Nie. Co za różnica, czy on to wrzucił bezpośrednio, czy krótszą, bez rurki, czy dłuższą rurką? Nie rozumiem tego. Dla mnie jest to nielogiczne. No ale policja musi mieć wyniki, tak jak urząd. Na tym polega praca urzędu, co również jest urzędem. Policja również jest urzędem. O, proszę, jak równo poukładane przez boberki. Ognisko sobie chciały zrobić, ale wypłoszyły się. Cóż, natura sobie sama nie zaszkodzi, co prawda. Są to zdrowe drzewa. No ale co zrobić? Ja w naturę nie staram się nie ingerować, nie krytykować. Dlatego, że natura sama sobie pomoże i da radę. Problemem jest człowiek.
O. Tam mamy Wisłę w dole. Proszę zobaczyć, jaka wysoka woda była, że aż tutaj bojka przypłynęła. Pytanie, z której strony mijamy tę bojkę płynąc? Aż do tamtego brzegu. Inaczej. Od tych wysokich drzew aż do tamtego brzegu było drugie koryto, takie małe, wolno płynące koryto Wisły. I tutaj była taka tama, przelew naturalny, który regulował Wisłę z cegieł. Ja tu łowiłem nieprawdopodobne ryby. Nieprawdopodobne ryby łowiłem. W ilościach zatrważających. Dzisiaj tu nie ma nic. Tak zwałka wyregulowała nam koryto Wisły. Aha, zapomniałem powiedzieć, że dodatkowo jeszcze tędy kra przepływała i woda. Poza tym po zrobieniu tej zwałki obniżyli pojemność retencyjną rzeki, bo skoro tędy już nie przepływa woda, to gdzieś ta woda musi się pomieścić, a tam koryto jest również przewężone. Zwałka narobiła samych szkód. A jakie pieniądze? No i proszę, należy się mandat za rozpalenie ogniska. Takich to trzeba tępić, co piją piwo nad wodą, co rozpalają ogniska, co nie mają podpisanego rejestru, że akurat rybę, że łowią ryby, że przyszli w ogóle nad wodę z wędkami. Takich to trzeba tępić. A bandziorów, którzy niszczą ostatnie lasy węglowo-wiklinowe na świecie, dać im premię! Duże premie, żeby dalej niszczyli. Żeby dalej. No proszę, i oni całą wyspę obłożyli takim kamieniem. Tej wyspy nigdy nie podmywało, dlatego że z tej strony był dosyć wolny prąd. Nie będzie widać tego w kamerze, ale płynie jakiś mazut albo jakaś ropa wodą. Ciekawe, bo z tej strony nie ma kolektora w Warszawie. Znaczy jest, który jest czynny. O, wiem. Pokażę, jak to nie działają kolektory, które są zamknięte za chwilę. Tutaj już zwałka jest przykryta. Praktycznie całkowicie. Kiedyś, jeszcze jak wierzyłem w dobre intencje polityków i urzędników, to zawiadamiałem ich o tych przestępstwach. Nawet nie pamiętam, jak ta pani się nazywa w naszym Wydziale Środowiska, ale jak ta zwałka była organizowana, ta przestępcza zwałka była organizowana. Zrobiłem trochę zdjęć, trochę tego poszedłem. Zaczęła mi pieprzyć takie głupoty ta baba z Wydziału Niszczenia Środowiska. Dziata. No kiedyś była zwałka od mostu Grota w dół i ludzie już o tym zapomnieli, zarosło ładnie, stąd też tak będzie, no proszę, jak zarosło. No tak zarosło, że minęło od tego momentu 15 lat i jakoś nie zarosło. Jej chyba umysł zarósł. Karierowiczostwem. Oni mówią, robimy to dla ludzi, ochraniamy ludzi. Niszczą przyrodę, mówią, ludzie muszą gdzieś mieszkać, wszystko dla ludzi. No właśnie, ja obserwuję, jak to się robi dla ludzi. Podwyższa im się wiek emerytalny, zabiera im się z rent, z emerytur, sobie podnosi, sobie daje nieprawdopodobne premie, o których ci ludzie nawet nigdy by nie pomyśleli, że te pieniądze mogą zdobyć w ciągu całego życia. O czym, do kogo ta rozmowa, do kogo ta gadka? Do głupiego narodu. No jak to głupi, no co poradzi, no taki się urodziłeś, człowieku, i taki zdechniesz. Jak ładnie zarosły betoniki, takie zdrowe są, takie ładne te nasze lasy wiglinowe. No proszę, jak bardzo ładnie zarosły.
Idzie pani, ja zapraszam panią tutaj na wczasy. Na zieloną trawkę. Tak ładnie. Gdzie pani wypoczywa, pani urzędniczko? Panie Tusk, gdzie pan wypoczywa? W tak pięknych, w takiej pięknej Polsce przyrodniczej? W takich pięknych miejscach. Wisła. Symbol naszej polskości. Proszę bardzo. Czy pan tutaj wypoczywa? Panie Komorowski, pan też tutaj wypoczywa? Nie. Ja tutaj nie wypoczywa. No i co, i tak kilometrami mam się przedzierać. Karczy. Więc był tutaj zwalony w momencie, kiedy był dojazd. Kiedy był dojazd na zwałkę. No tak, ale równie można powiedzieć. Przecież na zwałce było czysto, ale źli ludzie przyjechali w trakcie prowadzenia zwałki. Kiedy oni byli już w domu, czyli po nocy prawdopodobnie. I to zwalił. Ale ciekawe, dlatego że tam był szlaban. 20 zł razy 300 dni. 20 razy 500 razy 300 razy 5. Jakie pieniądze? Ogromne! Plus za recycling brzegu od państwa. Nie no, po prostu... Nóż się otwiera w kieszeni. Te drzewa płaczą, ta ziemia płacze. Jakich skurwysynów się dochowała i w ministerstwach. Jakich bandziorów! Piękna nasza Polska, Białołęka, polska ziemia, nasza dzielnica Warszawy, Białołęka, taki zielony, och, Warszawa. Wiedzieli oni, urząd o tym nie wiedział, że tu jest taki bałagan, bo przecież, czy był protokół pokontrolny? Na pewno był. Ciekawe, co jest napisane w protokole po skończeniu prac. Wszystko w porządku, gwarantuję, wszystko w porządku. Czyli to nie jest robota ich, według urzędników, a jest to robota. Proszę, jakie już stare kamienie, jakie już tutaj naleciało się, to są bardzo stare już kamienie. Się po prostu żygać chcę, jak widzę tych panów czy panie, które były nie tak dawno jeszcze radnymi tutaj. No oni na posłach chcą, oni chcą być posłami, oni nawet nie wiedzą, kurwa, co się dzieje w tej dzielnicy, kto co, jak, nic, oni nawet nie chcą wiedzieć. Ich interesuje własna działalność gospodarcza pod tytułem poseł, poseł ziemi R. Polski. Zatem ja musiałbym jeszcze w lewo, w prawo iść, to... Ładne betoniki. No ciekawe, jak to, jakim cudem taki beton ważący parę ton, parę ładnych ton, można byłoby tu wprowadzić nie ciężarowym samochodem. Ale ja o tym mówiłem, o tych śmieciach mówiłem już w Wydziale Ochrony Środowiska w Białołęce, zaraz. W momencie złożenia tych śmieci, mówiłem o tych, to cały czas mielibyśmy ten beton. One są aż do śmietnika, które postawiła dzielnica Białołęka. Ja nie wiem, czy oni zlikwidowali ten śmietnik, czy ktoś ukradł, ale jak nie było tego śmietnika, nie było śmieci. Jak założyli ten śmietnik, to ludzie zaczęli wyrzucać śmiecie w śmietnik. No można powiedzieć praktycznie całe lato, z przerwami. Proszę, jest to dowód. To są wysuszone pekle, kondony, podpaski, jakieś waciki, nie waciki. O, proszę bardzo. Woda oczywiście by to zabrała wyższa, bo tutaj trasano wody było wyższej. Wszędzie to są te pekle. Pięknie, pięknie to wygląda. Pięknie. Kolektor, czajka. Pytam, po co oczyszczalnia, skoro kolektory działają? Teraz cały czas, przez zeszły rok i ten rok, cały czas idzie kolektor przy Moście Poniatowskim. Non stop. Pytam po co? Po co oczyszczalnia, skoro kolektory emitują? No pytam po co? No po co? Nie mogę tego zrozumieć. Po
Tam jakie ładne pekle. Piękne pekle. Wygląda to jak... Pięknie to wygląda. Na tle tak uroczej rzeki. Ale jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Armia, ORMO, milicja czuwa. Stąd rozpoczynała się zwałka. Tutaj była droga zrobiona do przejazdu pojazdów ciężarowych i buldożerów. Cały czas idziemy po zwałce. O proszę, teren nieuprzątnięty, ale szum był. Uratowaliśmy Białołękę! Hurra! To posprząta? To są po prostu brudasy. Tu! I stąd zaczynała się zwałka. Proszę, to jest ten śmietniczek, który albo dzielnica zlikwidowała, albo... Albo ktoś po prostu zaiwanił. No. Nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. Trudno mi powiedzieć, jeśli nie wiem, nie widziałem. I ludzie nadal tutaj przynoszą jakieś śmieci. Z przyzwyczajenia, no trochę nie halo, skoro nie ma tutaj śmietnika. Ale wygląda to na robotę fachową, wykopaną. No ale tyle się trudzić, żeby taki śmietnik wykopać. Nie, no ludzie są różni. No dobra. Stąd zaczynała się zwałka. Część tej zwałki Państwu pokazałem. Mam nadzieję, że 99,9% jest uświadomionych, jaką mamy piękne nadwiślańskie brzegi. To tyle.